Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Bohaterami dzisiejszej recenzji będzie klawiatura mechaniczna Tesoro T-Zona oraz opcjonalny numpad do tej klawiatury, który przyczepiany jest magnetycznie. Bardzo fajne połączenie, klawiaturka kompaktowa. Jeśli chodzi o cenę klawiatury i numpada, sprawdzicie je sobie w opisie filmu. Tymczasem zapraszam was do oglądania. Ok, więc przed nami klawiatura Tesoro T-Zona, bardzo kompaktowa konstrukcja, jak widzicie, też bardzo płaska. Grubość klawiatury to jedynie 2,5 cm, więc jest bardzo niewielka, jeśli chodzi o jej profil. Jak widzicie, klawisze ma raczej standardowe, dość wysokie, o skoku dość typowym dla przełączników mechanicznych. Czyli ten skok jest taki średni, ani jakiś specjalnie duży, ani też nie naciska się ich za lekko. Jeśli chodzi o przełączniki, to mamy tutaj przełączniki typu Kale Blue. Możemy to sobie łatwo sprawdzić. Wystarczy zdjąć nakładkę z jednego klawisza i już widzimy wyraźnie, że są to przełączniki Kale. Tak więc konkurencyjne dla znanych 4MX. Żywotność w tym przypadku wynosi również 50 milionów klików, więc taka klawiatura tak czy tak wystarczy na naprawdę długie lata grania. Ta klawiaturka, moi drodzy, nie posiada żadnego oprogramowania. Nie wymaga go po prostu, ma wszystkie funkcje już predefiniowane i opowiem wam teraz o nich troszeczkę. Przede wszystkim na dole mamy trzy dodatkowe przyciski. Jeśli jesteśmy w Windowsie, to odpalają one odpowiednio przeglądarkę, Windows Media Playera czy jakiegoś innego playera domyślnego oraz klienta poczty e-mail. Mamy klawisz FN do stosowania wszystkich funkcji i mamy tutaj tryb Gaming PC. Jeśli włączymy sobie na gaming, wtedy te trzy klawisze odpowiadają za funkcje w grach. Nie programujemy tego w żaden sposób, tylko po prostu są to domyślne ustawienia. I z tym FN-em możemy sobie jeszcze zrobić takie rzeczy jak wyłączyć głos, ściszyć, zrobić głośniej, play pauza do playera, do tyłu, do przodu, czy takie podstawowe multimedialne funkcje, ale oczywiście bardzo, bardzo przydatne, ponieważ na przykład, żeby ściszyć grę, nie musimy z niej wychodzić, wystarczy prosta kombinacja FN, klikamy kilka razy lub wyłączamy całkiem dźwięk i mamy spokój. Jak widzicie, klawiatura nie ma numpada, za chwilę do tego przejdziemy. Mamy tutaj za to fajne kursory. Enter, mamy mały, długi backspace i raczej standardowy układ klawiszy. No i cóż, zaletą tej klawiatury jest jej minimalizm i kompaktowość. Natomiast zobaczcie, co jeszcze ciekawego ona oferuje. Tutaj od góry mamy wejście na przewód odłączany, zaraz go wam pokażę. I mamy opcjonalne wejście DC, zasilające porty USB. Ponieważ ta klawiatura ma aż dwa porty, jak widzieliście, jeden jest tutaj, drugi jest tutaj. Oczywiście możemy z nich korzystać jako z normalnych portów USB, ale mają też inną funkcję, o której za chwilę. Od spodu mamy duże elementy antypociskowe, mamy też podwyższenia jednostopniowe, ale także gumowane. Nawet z podwyższeniami trzyma się blatu bardzo, bardzo dobrze. I już wam pokazuję kabelek. Jest to kabel w oplocie standardowo. Wtyk USB do komputera pozłacany. A tutaj wtyczka mini USB do klawiatury. I kabel ma jakieś 2 metry. I w komplecie mam też taki kabelek, żeby właśnie podłączyć sobie do tego portu DC. I to do komputera. Wtedy dajemy wyższe natężenie prądu w tych portach USB, czyli po prostu jak na przykład ładujemy sobie jakieś urządzenie, możemy to zrobić szybciej. Mamy też po prostu wtedy większą stabilizację zasilania. Klawiatura, jak widzicie, nie ma podświetlenia. To może być oczywiście dla niektórych osób pewien mankament, natomiast jak widzicie, czcionka jest bardzo wyraźna, te wszystkie oznaczenia są grube, nawet przy minimalnej ilości światła w pokoju to i tak jest dobrze. No jeszcze dam wam próbkę o głośności klawiszy, są to przełączniki typu Blue, więc klikające. Klawiatura zdecydowanie głośna, taki już urok tych przełączników typu Blue. No i moi drodzy, co możemy do tego sobie dokupić, to taki opcjonalny numpad. Również jest na przełącznikach Blue, natomiast możemy sobie na stronie Tesoro wybrać, czy tą klawiaturę chcemy mieć z Blue. Mogą to być browny, blacki i chyba jeszcze jeden rodzaj przełączników. Jak widzicie, klawiaturka numeryczna też ma przycisk FN. Możemy sobie tutaj też różne rzeczy robić, zgłaśniać, ściszać.
I klawiatura oczywiście jest kompatybilna z Tizoną, natomiast możemy ją po prostu dokupić do jakiejś innej klawiatury bez numpada lub po prostu podłączyć bezpośrednio do komputera, też nam to wszystko będzie jak najbardziej działać. Jak widzicie, też ta klawiaturka ma podwyższenie gumowane, tak samo jak klawiatura. I mamy taki przewodzik USB króciutki, a w zestawie mamy przedłużacz USB. Gdybyśmy właśnie chcieli ją sobie podpiąć bezpośrednio do komputera, na przykład z tyłu obudowy, wtedy taki kabelek się nam bardzo przyda, więc to mamy w zestawie. A jak chcemy to sobie podpiąć bezpośrednio do Tizony, to wtedy, jak widzicie, mam tu magnesy i przykładowo już mam wyprowadzony kabel z tej strony, więc magnesy chwycą nam tutaj, już widzicie, że to się ze sobą łączy, natomiast jeszcze trzeba trafić tym portem USB, byśmy mieli połączenie. Ok, weszło. No i jak widzicie, nie trzymam tego w tej chwili i sam numpad w miarę dobrze się trzyma, chociaż najlepiej jest, jak sobie to wszystko położymy. Dobra, podwyższenie jest. No i całość wtedy prezentuje się w ten sposób. Klawiaturka się robi już troszeczkę szersza, natomiast wygląda bardzo fajnie z tym numpadem. Nie ma też problemu, żebyśmy mieli go sobie z tej strony, albo nawet jeśli mamy potrzebę, podłączyli sobie dwa numpady, jeden z tej, drugi z tej. Natomiast jak zauważyliście, tu mamy już port USB zajęty, natomiast ten tutaj mamy wciąż wolny i do wykorzystania. Tak więc myślę, że całkiem fajna opcja. No cóż, klawiatura w grach sprawdza się bardzo dobrze, jak to przełączniki mechaniczne. Reakcja jest bardzo szybka, 1 milisekunda, jeśli chodzi o przesył danych do komputera. Pod tym względem jest naprawdę fajnie. Czego może brakować? No może brakować podświetlenia, może brakować oprogramowania, nagrywania makr, lecz za to klawiatura jest w bardziej przystępnej cenie, jak na klawiatury mechaniczne przystało. I oferuje już podstawowe funkcje multimedialne. Mamy też fajny numpad. I pamiętajcie, że przełączniki to nie muszą być klikające, głośne Kale Blue, ale mogą być na przykład Browny, które są dużo, dużo cichsze. A więc moim zdaniem klawiaturka naprawdę fajna, ciekawa. Pamiętajcie, ceny tego i numpada sprawdzicie sobie też w opisie filmu. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o testy klawiatury Tessoro Tizona. Sama klawiatura, jak widzieliście, jest kompaktowa, zajmuje niewiele miejsca, a jeśli potrzebujemy, możemy dokupić opcjonalny numpad lub cieszyć się dwoma portami USB, jeśli nie mamy tego numpadu dokupionego. W każdym razie sprzęt myślę, że wykonany dość solidnie i dość przemyślany. Na dzisiaj dziękuję Wam za obejrzenie tej recenzji. Za chwilę też plansza z podsumowaniem testu, a tymczasem pozdrawiam Was, cześć!